tego, co mówiliśmy o różnicy pomiędzy ofiary składane na drugi dzień Pesach, Omer to się nazywa, chodzi o nowa zboża, że rolników, którzy tak mocno przeżyli w ciągu zima, kiedy nie było wiadomo, jak to wszystko wyjdzie, czy wyjdzie, ile będzie, ile będą zarobić. A człowiek jak martwy, to z Bogiem ma bardzo bliski kontakt. Modli, prosi, tak. Błaga. A ta obawa zaczyna się... obawa się zaczyna właśnie wtedy, kiedy już wszystko jest dobrze, tak? Powiedzieliśmy ta opowieść na temat ten Rebbe Stanz Divrei Chaim, który błogosławił jego chasyd, który nie był bogaty, ale bardzo szeroko i bardzo ładnie gościł ludzi. Każdy biedak wiedział, że w tego domu on zawsze znajdzie otwarte drzwi i serce i wejdzie głodny i wyjdzie najedzony. I Divrei Chaim chciał nawet tego ulepszyć. I błogosławił go, żeby on był bogaty. I wtedy on myślał, że to będzie nawet lepiej i więcej, bardziej instytucjonalne. Instytucjonalne. No dobra. Nie, to mówi się tak, ale nie bardzo rozumiem sens w tym. Bardziej zorganizowany po prostu, aha, że to nie jest to jakaś ruina, do której w jakiś sposób przychodzi głodny i wychodzi najedzony, tylko nie, to jest dom zbudowany, kilka pięter, tu są noclegi, tam można jeść i tak dalej. Ale poszło na odwrót. Zbogacił się dzięki błogosławieństwu Divrei Chaim i budował ten wielki dom. W początku sam przyjął te gości, ale później doszedł do poziomu, gdzie time is money i poszedł zajmować się biznesem. I no, dla jego służników, którzy czuli, że to jest dla niego już mniej ciekawe niż wcześniej, oni zaczęli nieładnie traktować te gości, aż nikt nie przychodził. I to tego ubolewał Divrei Chaim, który poczuł, że to on sprawił. To przyszedł do niego, stanęli razem w domu i prowadził go do okno, zamknięte okno, przezroczyste, i prosił go opowiadać, co się dzieje na ulicy. On powiedział, ten chodzi, ten wraca, i ten się tak, i ten inaczej. Wszystko było widać. Nagle to powiedział mu, teraz idziemy do lustra, poszli do lustro. Mówi, patrz, kogo widzisz? Mówi, siebie widzę. Ja nie rozumiem, to jest kło i to jest kło. Dlaczego tu widać inni ludzie, a tu siebie? I sam odpowiadał, bo tu jest srebro, kiesef. Kiedy są pieniądze, to już widać tylko siebie. Więc w duchu tego to mówią, jest nowa zboża. Teraz to jest właśnie pora sukcesu i tak dalej. Więc trzeba od razu przywieźć ten omer, który jest po prostu jakaś ilość zboża, dajemy do Kohen i Kohen ma to począsać i to jest taki pokaz, pamiętamy skąd to mamy. Nic się nie zmieniło. Nie pozwolimy sukcesu zmienić nasze podejście do wiara w Hashem i tak dalej, i tak dalej. Pytaliśmy, dlaczego na drugi dzień Pesach to się składa omer jęczmen, a na koniec ten cykl liczenia Omer, to się składa pszenica. Przecież Omer, który jest składany z jęczmen, jęczmen jest traktowany jako machal behema, pokarm dla zwierząt. No to chcemy podziękować Bogu i szanować, to nie ma lepsze rozwiązanie. I odpowiedzieliśmy kilka odpowiedzi. Po pierwsze, chronologiczne w tej nowej zboże jest to tak, że najpierw rośnie jęczmień, a dopiero później pszenica. Ale oprócz technicznych powodów, mówiliśmy właśnie, że Am Israel wyszli z Egiptu nie z racji ich dobrych zachowań. Oni przecież nie trafili do Egiptu przypadkowo. Było plan umówiony z Abrahamem, że oni mają tam trafić. Po co? Tylko po to, żeby cierpieć? Nie. Między innymi po to, żeby zebrać te iskry duchowe, które tam są. Chodzi o pierwotny grzech, chet etzadat, dziewodat,
który robił wielki dramatyczne zmiany na świecie i wypadły różne iskry duchowe, które tam trafili. W związku z tym oni mieli tego naprawić, ale oni nie robili doskonała praca, bardzo daleko z tego. I wbrew pozorem oni nie tylko nie polepszyli to, co się działo tam w Egiptu, na odwrót. Egipt miał na nich efekt, że oni zaczęli naśladować właśnie kultura i mentalność i wiara Egipcjan, nawet w ten sposób. W związku z tym różne grupy anioły przyczywili do wyjścia z Egiptu. Dlaczego? Oni nie usprawiedliwili tego. I tu dlatego rozumiały, dlaczego jest napisane w Hagadze, że Hashem używał swoją mocną ręką, czyli niby usilował mocno, aby nie liczyć z różnymi tam uzasadnieniami, po prostu trzeba wyprowadzić im, bo oni są moje dzieci już. To należało robić szybko, bo oni już zostali utopieni w 49 bram, brak czystości duchowego, zaraz by weszli do 50 brama, z której nie ma wyjścia. Jednego dnia po Pesach, po czas, kiedy wszystko robi Hashem, my nie zasłużyliśmy do niczego, zaczyna Sfirata Omer. Sfirata Omer to odwrotna praca, to jest nasza praca. Dlatego właśnie jest napisane, uspartem lachem, żebyście policzyli sobie, czemu Tora dodaje to słowo sobie, bo o to chodzi. Do tej pory to ja, teraz wy. Mówiliśmy, są 7 cech, każdy z nich jest połączona z każdą z tych cech w różne sposoby i wychodzi na to, że to 7 razy 7, 49, stąd te 49 dni pomiędzy Pesach i Szabuot. Szabuot, znowu przechodzimy do 50 brama, ale pozytywna duchowa, który też nie można osiągnąć dzięki własna praca, to jest prezent. To jest matan Tora, nadany Tora. To wszystko piękne można znaleźć w jeden werset, który mówił król Salomon w pieśni pieśni. Moszchejni acharecha naruca, hewijani amelech chadarav. Moszchejni, wciągaj mi. Acharecha naruca, za tobą będziemy biegli. Hewijani amelech chadarav, prowadził mi król do jego pokoje intimne. O co chodzi? Mówiliśmy, że wychodząc z Egiptu, to nie ich wyjście z Egiptu. Oni nic nie zrobili. I tam po prostu Hashem wziął nasza dusza boska i wyciągnął. My też mówiliśmy o różnych rodzajów transakcji, które pojawiają się w Talmudzie. Są rodzaje transakcji, kiedy idea polega na to, że nabywca robię jakieś zmiana robi w przedmiotem. Na przykład on kupuje ziemię i on robi ogrodzenie. To jest akt własności, ale jest jakaś zmiana z jego strony. I jest transakcja, która się nazywa meshicha, żeby wyciągnąć. Czyli przedmiot zostaje ten sam, jedyna rzecz, co się robi, zmienia lokalizację, on tylko wyciąga. Ale nie ma zmiana w postaci przedmiotu, wygląd czy jakość, nic. To jest to, moszchejni. Mówi dusza boska do Hashem, moszchejni, wciągaj mi, ja jestem w Egiptu i jest źle i nie jestem w stanie nic we własnych siłach zrobić, proszę mnie uratować. Ratunek. Wtedy dodaje dusza boska i mówi, po tym jak będzie wciągaj mi, acharecha naruca, za tobą będziemy biegli. Kilka różnic. Po pierwsze już nie jest to liczba pojedyncza, tylko jesteśmy we dwóch, to, bo to jest i dusza boska i teraz już zaczynamy Sfirata Omer, zaczynamy opracować nasze cechy, to już mamy nowy partner, dusza zwierzęca. Z tego powodu to już nie jest liczba pojedyncza, tylko liczba mnoga. I to już nie jest moszchejni, wciągaj mi, tylko my będziemy robili ten ruch, my już będziemy inicjowali. I na jaki tempo? Naruca będziemy biegli, nie będziemy szli. O co chodzi? My mówiliśmy właśnie ta opowieść o Rabbi Jonatan Ajbiszic, kiedy
burmistrz Pragi przyszedł do niego i pytał, co ma przewaga, intelekt czy cechę, czy charakter. Od razu odpowiadał mu rabbi Jonatan Eibishitz, cechę. Poszedł do ksiądz, powiedział mu na odwrót, intelekt. Rabbi Jonatan Eibishitz wrócił do swoje zajęcie i zapomniał, że burmistrz powiedział, dobrze, to ja będę miał teraz święto. Za 30 dni każdy z was musi przedstawić mi swoje uzasadnienie, dlaczego tak uważa, a nie inaczej. Rabbi Jonatan Eibishitz do tego nie zwrócił uwagi i nie pamiętał tego. Wrócił do swojej książki, które czytał, które pisał, wielki mędrzec. 30 dni minęli, nagle piękny Ridwan stoi przed jego dom i ludzie tego burmistrza mówią, zapraszamy. On mówi, dokąd? A przecież jest teraz ta ceremonia, gdzie każdy będzie przedstawił swoje argumenty. Oj, zapomniałem. No, założył jego surdut i ubrał się szybko i zabrał ze sobą właśnie tabakierkę. Nie zauważył, że w środku mamy co? Mysz. Ma to w kieszenie, przechodzi mnóstwo ludzi, sami najważniejsi ludzie, miasto. On razem z księdzem siedzą właśnie w pierwszym rzędzie. I wtedy ksiądz gwizdał. Otwierali się bramy, czy tam drzwi. I kto przechodzi do środku? Nikt innego niż kot. Kota, ubrany jak kelner z muszką i ma w ręce, ma taca z flaszek, butelka wina i po prostu podchodzi do księdza i do różnych innych i nalewa i ludzie nie mogli wierzyć, ale już zrozumieli. Ksiądz nie musi uzasadnić, nie musi tłumaczyć, każdy rozumie, ma rację. Można właśnie mieć przewagę intelekt i uczyć ten, który ma zupełnie inne cechy. I wyglądało na to, że rabin Jonatan Eibishitz naprawdę zdenerwował się, bo mówi, przedstawiono tutaj mocny dowód. Co robi zdenerwowany rabin? Wyjmuje tabakierka. I otworzył. I kto uciekał? Mysz. I nasz kot rzucił wszystko i biegał za mysz. To tu znowu nie trzeba było tłumaczyć, że intelekt, ale cechy mają przewagę w chodzi. Mówiliśmy, że nie ma duża różnica, jeśli chodzi o nasz intelekt, między człowiekiem a zwierzę. Oczywiście jest, ale to jest bardziej ilościowe niż jakościowe. Są różne mądre, chytre zwierzę, które potrafią właśnie uciekać i udawać i różne rzeczy. Więc o co chodzi? To na czym polega różnica? Różnica polega na to, że u zwierzę, tak jak się urodziło, tak ono umrze. Są tacy, które mają dobre cechy, są tacy, które mają źle cechy, ale te cechy grają bardzo mocne role. Są bardzo stanowcze i bardzo mocne. Natomiast u człowieka, który też posiada emocje i cechy i różne słabość, ale ma sposób kontrolować swoje decyzje, żeby nie było to tylko przez impuls, też żeby to było przemyślane. I skoro tak jest, to wszystko, co się dzieje u zwierzę, zazwyczaj jest bardziej stanowcze i mocne i bez kontroli niż u człowieka. Tak samo, jeśli my mówimy, że mamy dusza boska i dusza zwierzęca, to jest ta sama różnica. Dusza boska to jest święta rzecz. To jest ta dusza, która cały czas dąży do duchowości, do wykonania chęcia i wola Hashem. Wszystko ładne i fajne. Ale skoro to właśnie jak cadyk, to cadyk robi małych kroków, powoli, spokojnie. On się nie biega. Natomiast dusza zwierzęca, tak jak zwierzę, ono biega. Dlatego jest napisane wyraw tvuot bekoach shori. Duże zboża przez siłę byka. Bo byk to byk, on biega. Kiedy on jest szkodliwy, to trzeba mieć litości. Ale kiedy on jest pomocny, to jak silnik turbo. I to jest to.
Moszchejni, wciągaj mi, bo na razie to tylko ja, dusza boska. Nie ma jeszcze współpracy z dużą duszą zwierzęcą, ale zaraz będzie. I to jest ustartem lechem, kiedy zaczynamy opracować nasze cechy, mamy nowy wspólnik, to jest ta dusza zwierzęca i ona bierze cały swój silnik, który kiedyś działał na rzecz grzechy, teraz na mitzwę. Stąd jest to, co mówimy, że w miejscu tam, gdzie stoją Baalei Tshuva, to tzadikim gmurim, doskonałych tzadikim nie mogą stanąć. Dlaczego? Bo tzadik, co on może przynieść dla Hashem? Same mitzwy. Same rzeczy pozytywne. Grzechy on nie może przynieść, bo on nie ma. Baal Tshuva ma grzechy. Ta energia i ten przyjemność, co on miał, wykonując grzechy, teraz on może przeprowadzić w postaci mitzwy, to jest dłuższa wartość. Przykład, który dałem na to z hasidyzmu, to jest od podnośnik. Jest podnośnik, który działa bardzo dobrze i może podnieść rzeczy bardzo wysoko, ale jego najniższy poziom jest też wysoki. Piąte piętro albo pierwsze piętro. I jest podnośnik, który może zejść do minus 5 i stamtąd podnieść. To jest ten Baal Tshuva. To jest dzięki tej współpracy z duszą zwierzęcą. I to jest najlepsze przygotowanie do następny etap. Hewijani Amelech Hadara, wprowadził mi król do jego pokoje, czyli do nadany tory, który jest porównany do ślubu. To taka końcówka na temat, co mówiliśmy na temat Sfirata Omer. I właśnie wtedy w Święto Szawuot składamy ofiarę sztej halechem, dwa chlebe. Chlebe ze pszenica, bo to jest pokarm dla ludzi, bo jesteśmy już ludźmi. Kolejny punkt na temat Lag BaOmer. Fakt faktem, że Lag BaOmer jest obchodzony przez kilka setki tysięcy osób w Izraelu i nie ma drugie święto takie, gdy ponad pół miliona osób przyjeżdżają do ten sam punkt, w ten sam czas. Nie ma, po prostu nie ma. O co chodzi? Rabbi Shimon Bar Yochai umarł tego dnia. To było bardzo dramatyczne. Zgromadzili u niego tylko wybranych 10 uczniów, jego najlepszych. I każdy, który patrzył na ten dom, zobaczył takie mocne światło, które promieniowało się od jego twarz. I on wtedy opowiadał im dużo tajemnicę Toru, cały czas tym się zajmował, tak? Kabale i Zohar, ale tu w szczególności. I on powiedział właśnie, że całe życie ja próbowałem być polączony i związany ze Hashem, ale dzisiaj to właśnie się uda. I on porównywał tego do ślub, taki bardzo intymny kontakt z Bogiem. I prosił, mówią, że on prosił właśnie, żeby bardzo cieszyć i radować tego dnia. Każda rocznica Tzadik jest nazywana Hilula. Hilula to wesoły dzień. Ale u niego widać, że to jest zupełnie inaczej, bo na ogół Yorzeit żydostwa, nawet w Halachy, jest traktowany jako poważny dzień. Niektórzy smutne, bo mają tęsknota, niektórzy mniej smutne, ale to nie jest dzień tańców. Weźmy na przykład Moshe Rabbeinu. Nasz najwybitniejszy, najbardziej znany przywódca. To on umarł, 30 dni go oplakiwali, ubolewali, mieli żaloba taka narodowa. Na dzień jego śmierci, Zain Adar, 7 Adar, to jest taki zwyczaj o post. Chevre Kadisze, ci ludzie, którzy zajmują się pochówkiem, mają post. No ja się powiem, że mówią, dlaczego wtedy oni mają ten post, bo skoro jest napisane, że Hashem zajmował się jego pochówka, to wtedy oni nie są zajęci. To dlatego. Ale zostawmy ten tłumaczenie, po prostu widzimy. Zain Adar to jest rocznica śmierci. Śmierci to jest poważna rzecz. No to pasuje, post bardziej pasuje niż taniec. Powiedzmy w ten sposób.
Więc to jest ciekawe, że u rabbi Shimon bar Yochai to jest inaczej. To była jego prośba, ale widzimy to tylko u niego i nie u innych tzadykim. Można będzie tłumaczyć to w ten sposób, że summa summarum możemy twierdzić zaraz. Rabbi Shimon, albo Moshe Rabbeinu, albo ktokolwiek, który naprawdę jest na bardzo wysoki poziom duchowy. Bardzo się cieszę, że ty masz wstąpienie duchowe i teraz osiągasz nawet więcej duchowości, niż będąc tutaj na świecie materialny i ograniczony w fizyczne ciało. Zgadza się. Ale im więcej dla ciebie światło, tym bardziej dla nas mrok. Bo brakuje nam przywódca w twojego charakterze i tak dalej. Więc my nie mamy czym się cieszyć. Prawda? To jest mocne twierdzenie. I chyba dlatego u innych tzadykim nie ma taka wielka radość. Natomiast rabbi Shimon bar Yochai to było taki punkt zwrotny jego działania. Z jednej strony jego poziom duchowy to naprawdę nie do szacowania. To jest człowiek, który będąc na tym świecie żył ponad wszelkich ograniczeń tego świata. Dam tylko przykład. 13 lat on się ukrywał od ziemiany razem z jego synem Elazar w jaskinie. Nikt nie wiedział, gdzie oni są i nikt nie mógł im dostarczyć jedzenia, ale oni jedli. Skąd? Cud się zdarza, ale nagle tam urosły karoby, które dają dobry pokarm i oni byli na jedzenie. I nagle źródło wody i wszystko jest dobrze. Ten człowiek, będąc tu na świecie, nie musiał liczyć z normalne ograniczenie, które każdy z nas spotyka i wie, że nie można ominąć. Z drugiej strony, kiedy on wyszedł z tej jaskini i z tych sytuacjach bardzo wysokich duchowych, to po pierwsze, on pomógł ludziom. Bardzo banalne rzeczy, między innymi mówią, że on poszedł do miasta Tveria, Tiberius, tak? I tam był problem, że mieszkali tam dużo kohanim, kapłanów i oni nie wiedzieli, gdzie jest cmentarz i gdzie nie ma cmentarz i dlatego oni robili taka dłuższa droga, żeby na pewno minąć sytuację, kiedy oni będą deptać na grobach. A tu rabbi Shimon przez jego siły duchowe i jego mądrość mógł określić dokładnie, gdzie jest i gdzie nie ma i według tego robili dla nich lepsza droga. Nie miał gość co 13 lat siedział w jaskinie i osiągnął taki poziomy duchowy, nie miał niczym się zajmować oprócz takich rzeczy. Czyli on, jego mądrość i osiągnięcie duchowe też używał dla ludzi, dla świata. Ale mało tego, on nie tylko pomógł w rzeczy techniczne i problemy tam tego rodzaju, tylko też udało jemu się przekazać i penetrować jego poziom duchowy nawet dla ci, które tam nie osiągnęli. Przykład. Jednego dnia wrócił z zagranicy jego biły uczeń. I on wrócił bardzo bogaty. Aż rabbi Shimon zauważył, że uczniów trochę są zazdrosni. I tak mówili sobie, my nie rozumiemy, my tak mocno staramy się robić to, co Hashem chce, jesteśmy poświęceni do nauki Tory i tak dalej, a ten w ogóle oderwał się z tego wszystkiego, poszedł na handel i jest tak bogaty. A sprawiedliwość, a logika, co to jest? Usłyszał tego rabbi Shimon, zabrał im wszystkim do doliny, tam pod górę Miron do doliny i mówił właśnie dolina, dawaj nam złoto. I nagle cała dolina jest pełna złotem. Oni wszyscy widzieli na oczy, że tak jest. I on powiedział, chcecie, możecie wziąć. Możecie być bogaty teraz. Ale pamiętajcie, to będzie na rachunek waszej duchowości, to co będziecie mieli w niebo i tak dalej, i nikt nie wziął. Ale w ten sposób on im tłumaczył, co oni naprawdę mają.
i przekonać ludzi, którzy chwilę temu byli zazdrośni, dlatego że kto, kolega ma pieniądze, a oni nie, i nagle on daje im możliwość mieć te pieniądze i oni rozumieją, że już to nie jest najważniejsze, to jest Rabbi Shimon. Jemu nie trzeba było tłumaczyć, ale on potrafił tego tłumaczyć dla ci, którzy nie widzą to, co on widzi. Gimara, kiedy on opowiada tę opowieść, to później on opowiada jeszcze jedną opowieść. O jeden człowiek, który on i jego żona byli sprawiedliwi i mieli problemy finansowe, oni modlili i nagle znaleźli taki drogi kamień. Wtedy oni już zaczęli zaplanować, jak to sprzedać, co kupić i tak dalej. Wtedy żona mówiła, że ona czuje, ona ma obawa, że to na koszt ich duchowości. I oni się zgodzili, że trzeba z tego zrezygnować. Mówili do Hashem i to zniknęło. To Gemara konkluduje, że ten drugi cud jest większy niż ten pierwszy cud. To, że Hashem daje, widzieliśmy w różnych miejscach, ale że też zabiera na prośbę, to jest szczególne. Pytanie powstaje, dlaczego ta Gemara nie mówi podobna ocena na temat ta historia z Rabbi Shimon. Przecież tam też najpierw było cała dolina pełna ze złotą i później nie ma. I teraz tak, my wiemy, że oni tego nie wzięli, bo oni nie wzięli, bo oni rozumieli, że to nie jest ważne. I dzisiaj przychodzimy i tam nie ma. To znaczy, że to wróciło do niebo, tak? To czemu nie mówimy, że to jest większy cud, to, że Hashem zabrał, nie tylko to, że Hashem dał. Bo jeśli chodzi o Rabbi Shimon, jego sztuka było to, że on może połączyć górę i dół. Że on może przybliżyć nam, dolnych, te górne tematy. Przecież nawet dzisiaj różne rzeczy, wiemy, że to nie jest dla nas. Nikt nie uważa, że on może być blisko słońca i przeżyć. I zobaczyć, i nie stać się niewidomy, albo gorzej. Nikt nie myśli, że on, ja wiem, może mieć do czynienia i dotknąć, i złapać, albo zobaczyć te fale Wi-Fi i różne inne rzeczy. Zdajemy sobie sprawę, że naprawdę jesteśmy tylko ludzi, ograniczone i już. To, co możemy zobaczyć i dotknąć, możemy. Wiele rzeczy nie możemy. I tak, i tym bardziej tak, powinno być nasze podejście od naszych rzeczy duchowe. Przecież duchowe potęgi są silniejsze niż różne najsilniejsze rzeczy na tym świecie. I dlatego ludzie wiedzieli, że my znamy Talmud, znamy Halacha, wiemy co nie, co tak, od której, do której, w którego dnia, ale naprawdę mieć do czynienia z duchowym aspektu każdej mitzwy? Nie. Nie mamy na to te odpowiednie okulary. Co robił Rabbi Shimon Bar Yochai? Otwierał nam okno. I pokazał nam, że jednak tak. W różne jego sposoby. Czyli kiedy Maszijach przyjdzie, wszyscy zobaczą. Wszyscy zobaczą ten bezpośredni most, który łączy nasz dobry uczynek i to, że stworzył się anioł i tak dalej. Wtedy to nie będzie sztuka wykonać mitzwę. Widzisz na oczy te wyniki. Do Rabbi Shimon, to w ogóle nie myśleliśmy o te rzeczy, ale Rabbi Shimon Bar Yochai właśnie robił ten most. I skoro on robił ten most, pokazał nam od czasu do czasu, w jaki sposób jest związek pomiędzy nasze surowe, techniczne działanie fizyczne i rezultatów duchowych, dlatego na jego rocznicę świętujemy i radujemy jego radość duchowe, bo on jest ten, który otwiera nam to okno, które pokazuje nam to, co jest poza tym materialnym, nieciekawym światem. Więc to jest wielka rzecz i to jest, ja myślę, wielka okazja dla nas, ludzi, które na tematy duchowe są bardzo powierzchowni, uczestniczyć w jego hilula i jak Rebbe powiedział, żeby wszystkie te zgromadzenie, te parady na Lag Baomer, to tam właśnie Rabbi Shimon się znajduje.
Dziękuję bardzo.